Dla prawdziwych graczy Minecrafta opanowanie craftingów to totalnie nic trudnego. Dlatego znalazłem taką modyfikację, która umożliwi mi pomieszanie wszystkich craftingów tak, żebym nie wiedział, co się z czego craftuje. Zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę cię o to, żebyś zostawił łapkę w górę i zasubskrybował kanał, ponieważ odcinki są codziennie. Możesz zostawić tego suba i kliknąć w dzwona. Będzie mi bardzo miło, wtedy dostaniesz powiadomienie o każdym nowym filmie, a filmy przypomnę, że są codziennie o godzinie 19:19. Nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowo stworzonym świecie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj randomowe craftingi. I nie trzeba daleko iść, bo wystarczy rozwalić drewno, żeby się przekonać, że tak jest, ponieważ z samego drewna, które nam wypada, nie zrobimy nic. Będą żelazne drzwi, to jest totalnie bez sensu. Nawet nie zbieram tego drewna, bo nie wykorzystam go w żaden inny sposób. Musimy za to zbierać inne rzeczy z tego powodu, że nigdy nie wiemy z czego będziemy w stanie zrobić coś innego. Ja nie mam pojęcia o żadnych innych craftingach. Jedyne co to sprawdziłem sobie, czy to działa po prostu na zwykłym drewnie. No i widziałem, że się zrobiły mi żelazne drzwi. Nie wiem, czy to samo się stanie na tym drewnie brzozowym. Wydaje mi się, że tak. Ale to zaraz sobie sprawdzimy oczywiście. Moim celem na ten odcinek jest po prostu zrobienie jakiegokolwiek. Naprawdę jasna szyba, ja zbierałem tyle po to, żeby się dowiedzieć, że to jest jasna szyba. Ja nie mogę, dobra, to jest tragedia. Ale możemy jeszcze popatrzeć ewentualnie na takie craftingi. Okej, tabliczka. To nam się nie przyda totalnie na pewno. Ale tutaj możemy, czy z drzwi coś możemy zrobić? Totalnie nie, dobra, czyli te drzwi możemy sobie tutaj, prawda, pięknie postawić i możemy otworzyć sklep z drzwiami. Dobra, sprawdźmy może dirta. Czy z dirta wypada coś innego? Może tak, może nie, zaraz się przekonamy. Zobaczmy, jeden blok nic nie robi, na patyki nic nie robi, tak, nic nie robi, czyli z dirta totalnie nic nie zrobimy. Dobra, musimy znaleźć po prostu cokolwiek, ponieważ ja mając tutaj takie tylko tak naprawdę naturalne rzeczy, to nic nie jest. O, wioska jest, czyli idealnie, o to mi właśnie chodziło, żeby znaleźć jakiekolwiek inne jeszcze miejsce, w którym mogę zebrać jakieś inne itemy. Z tego powodu, że no, z tym co mam teraz, to niespecjalnie dam radę. No i też musimy, przede wszystkim ogarnąć trzeba, jak zrobić crafting, bo crafting jest chyba najbardziej potrzebny, bo on nam umożliwi dalej do robienia czegoś. Chciałem rozwalić też, żeby dostać ten blok trzeci, ale zapomniałem, że jak się rozwali ręką, to przecież się go nie dostaje. Nieważne, troszkę mi się coś odkleiło. Ale już weźmy sobie pochodnie, czy z pochodni się coś robi? Chyba nie. Chyba nic się nie robi, widzowie. To nie jest dobrze, ponieważ ja właśnie liczyłem na to, że coś będziemy mogli zrobić. Czy z drewnianych drzwi coś zrobimy? Wielkie pytanie, może na jednym, no z jednych drzwi to raczej będzie ciężko cokolwiek zrobić, ale dobra. Ogarnijmy sobie przede wszystkim, o kurde, ile ja mam tutaj ustawione chunków, co jest grane, dobra, teraz będziemy mieli fajnie, płynnie, dobra, zróbmy tak, że ogarniemy sobie też jakieś żarcie, ponieważ, no nie ukrywajmy, ale będzie nam potrzebne za niedługo. Z tego powodu, że bez żarcia to zaraz nie będziemy mieli sprinta i nigdzie nie dobiegniemy. Zobaczmy, co z tego naprawdę, barwnik. Czy to jest... Dobra, a spróbujmy zabrać ten barwnik i czy coś się da zrobić z tego barwnika. Okej, nic się nie da zrobić z barwnika, czyli jest to totalnie niepod... Dobra, zostawię na razie, bo... Anusz, kto wie, może akurat za jakiś czas ogarniemy, że jest do czegoś przydatne to. Nie, może tak, może nie. Dobra, zbierzmy to. Mamy tutaj też już chyba cztery pochodnie, czterech pochodni... Nic się nie robi, widzowie. Nic totalnie się nie robi z czterech pochodni i to jest przerażające, ponieważ to oznacza, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić tak naprawdę. O, tu jest jeszcze. Właśnie tak mi coś nie pasowało, że za dużo ich zebrałem, a nic nie mogę zrobić. No i naprawdę? Z tego też nic? No nie, a czy z nasion? Sprawdźmy, czy z nasion coś da się zrobić, bo to jest to, że te craftingi są tak bardzo losowe, że nikt się nie spodziewa, co to może być. Dobra, mamy cztery i zobaczmy, mamy tak. Nic totalnie, widzowie, to jest tragedia jakaś przecież. I co ja mam teraz zrobić, jak ja nie mam żadnych craftingów? Dobra, przejdźmy po prostu te domki, zobaczmy, co może w środku być. Weźmy łóżko, może akurat z łóżka sobie można zrobić. Weźmy sobie też te kwiatki, może z kwiatków będzie coś można zrobić. To jest dobre pytanie, czy z kwiatków będzie można coś zrobić? Mam nadzieję, że tak, zbierzmy tu te żółte też. I tu te czerwone, dobra, i dwa czerwone i zobaczmy, co tu się da zrobić. Pff, dywan. Naprawdę? I to jest wszystko dywan tylko? Naprawdę? Nie, no żartujecie sobie. Nie, no to jest przecież niemożliwe. Jak to tak? Jak? Ale jak? Czekajcie, a może z barwnika? O nie, nie to chciałem zrobić. Ale z tego też nic nie da zrobić. Dobra, a tu? Weźmy to i teraz czy z tego coś się... Naprawdę? Nic się nie da zrobić? Przecież to jest jakaś tragedia, jak ja mam tutaj przeżyć jakkolwiek, jak ja dostaję takie rzeczy z tych craftingów. Totalna masakra, nawet nie mamy żadnych...
Wiecie, co by się przydało? Emeraldy. Wtedy moglibyśmy pohandlować się z tymi wieśniakami, więc teraz trzeba ogarnąć może jak zdobyć emeraldy, ponieważ jeżeli byśmy to zdobyli, no to byśmy byli w sumie w domu. To by było w sumie super. Dobra, przejdźmy się gdzieś dalej. Zobaczmy, że tu gdzieś jest coś więcej. Ja nie sprawdzałem jeszcze, co się robi ze żwiru chyba? Czy żwir? Nie, żwiru nie sprawdzałem. I z piasku. Tam mamy piasek. O, i tu mamy żwir. Dobra, to idealnie. Sprawdzimy te dwa bloki, ponieważ one są takie ogólnodostępne. To sprawdźmy te kwiatki, ponieważ z tamtych się udało coś zrobić, więc może z tego też się będzie dało. Okej, okay, mamy półpłytki brukowe, dobra. To już jest coraz bliżej do tego, żeby zrobić cokolwiek, wiecie, fajnego z tego wszystkiego. Mamy też tutaj teraz, jak to się nazywa? Krzemień? To jest, nie, to jest flint. Dobra, i zbierzmy tu 4T i zobaczmy, czy z tego coś się robi. Naprawdę? Naprawdę z takich ogólnodostępnych rzeczy się nie da nic zrobić? Czy się dobrze czujecie? Co to ma być? Dobra, zbierzmy piasek, zobaczmy, może z piasku coś się będzie dało zrobić. Jak nie będzie się dało z piasku, to ja nie wiem. Nie wiem totalnie, z czego możemy zrobić tutaj początkowe itemy jakiekolwiek. O, tam jest kolejna wioska w ogóle. Nie zbiorę żadnego kobla, żeby zrobić cokolwiek, więc nie wiem, totalnie. No i nie, tu naprawdę też nic się nie będzie dało. O kurde, dobra, mamy, co jest grane, dobra, już jestem spokojniejszy, już na spokojnie, teraz wszystko się ogarnie, dobra. Ja nie mogę, ale nam się trafiło. Netherite'owy miecz mamy, tako z tych craftingów, dobra, zobaczmy w takim razie te niebieskie kwiatki, może z nich się da zrobić coś innego. Tutaj też nie. Łopatę mamy, o kurde, dobra, bierzemy łopatę chcę, dobra, będziemy mieli szybciej do zbierania innych rzeczy. Teraz tak, pójdźmy może do wioski i ogarnijmy, co tam możemy zrobić, ponieważ z czegoś tu się musi dać jeszcze zrobić jakieś inne rzeczy, tylko ja nie za bardzo wiem z czego, ale musimy to ogarnąć, przede wszystkim z czego ogarnąć jakieś, no, emeraldy byłoby najlepiej, byśmy mieli do jakiś dili czy coś tego typu, wiecie, to by się nawet przydało, myślę. Albo jakiś kowal, jakbyśmy znaleźli kowala tutaj, to już w ogóle byłby kozak. To by było, moim zdaniem, to by było w ogóle najlepsze, co może być, mieć kowala. Zdecydowanie. Zobaczmy, co tutaj, a tutaj nie ma oczywiście. No i właśnie, to jest to, że my dostajemy taką wioskę właśnie, która jest totalnie do kitu. Czy z tego było coś ciekawego, czy ja to sprawdzałem już? Chyba sprawdzałem, no ja też sprawdzałem te kwiatki. Ale sprawdzę jeszcze raz. A, to jest ta łopata, no tak. Przecież zapomniałem już. Dobra, możemy też zabić tego, jak to się nazywa. O, spróbujmy z drabinek coś zrobić. Może z drabinek się da coś zrobić. Oj, to jest ciekawa przekmina. Zobaczmy, czy na jedno nic, na cztery też nic. Nieważne, nie było tematu. Dobra, i teraz tak, czy ja tutaj znajdę coś więcej? Czy ja tutaj może znajdę jakiś domek ze skrzynką? Tu jest chyba domek ze skrzynką, jak się nie mylę, tak, jest. Dobra, mamy żarcie, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, że mamy żarcie. Teraz tak, czy z tego da się zrobić coś więcej? Chyba nie, chyba się nie da nic zrobić. Tutaj możemy tak, ale też nic z tego nie zrobimy. Dobra, czyli możemy iść dalej. Dobra, ja naprawdę nie mam pomysłu, z czego moglibyśmy teraz zrobić jakikolwiek tutaj, że tak to ujmę, cokolwiek. Tak naprawdę, nie wiem totalnie, co możemy tutaj zrobić. Ej, naprawdę, to będzie ciężkie, mega mi się wydaje. Nie wiem, jakie tu są jeszcze bloki. Są jeszcze te, inne drzewa, tam są chyba inne drzewa, czy to są wszystko brzozowe? Brzozowe sprawdziliśmy, więc ja bym chciał jakieś inne znaleźć. No jakiekolwiek, o, tam jest jakieś, na górze jest świerkowe, więc możemy to świerkowe sprawdzić. Więc tak też zrobimy, mi się wydaje, tak też zrobimy. Z tym, że... Czy tam jest portal? Czekajcie, sprawdzę to, bo tak mi się rzuciło to w oczy. A nie jestem pewien, czy dobrze widzę. Ej, jest chyba! Naprawdę? O kurde, ale zabudowany! Ej, ale mamy farta, że tu w ogóle przyszedłem, nie? To jest na farcie. Nie spodziewałem się, że tutaj coś będzie. Dobra, i teraz tak, weźmy... Dobra, mamy już cokolwiek, jest fajnie. Mamy tutaj też... No i nawet nie wykopię tego, bo nie mam z czego to zrobić, no. Dobra, przynajmniej żarcie mamy trochę, to jest najważniejsze, ale... Ale to i tak jest, no nie wiem, nie mam totalnie pojęcia, z czego crafting zrobić, a to jest w sumie nam najbardziej potrzebne w tym momencie. Może sprawdźmy tak, czy da się coś zrobić? Nie, nic się nie da zrobić. Czy z tego jednego się da coś zrobić? Też się nie da nic zrobić. Tu z tego były szyby, dobra, sprawdźmy, czy z szyb się da coś zrobić. Robimy tak, z jednej nic, dobra, czyli ogólnie nieprzydatne rzeczy. Okej, okay, rozumiem, dobra, czyli możemy stąd wypłynąć, nic tutaj więcej na nas nie czeka. I możemy pójść tam na tą górę, sprawdzić to drzewo świerkowe, o którym mówiłem, ponieważ, no nie wiem, tracę nadzieję szczerze na to, że zdobędziemy jakiekolwiek fajne itemy z tego powodu, że póki co nam tutaj leci totalny syf, naprawdę. Mamy jedynie co, to te dwa narzędzia tutaj są w miarę okej, okay, ale to i tak, na co mi złota łopata i miecz, na co mi miecz, jak nie mogę mieć innych rzeczy, wiecie, więc troszkę...
Troszkę smutno. Przydałby się też kilo. Moglibyśmy sprawdzić wtedy andezyt, jakiś cobblestone i tak dalej. A tak nie mogę tego sprawdzić, bo nawet nie mam jak tego wydobyć. To jest najbardziej przykre w tym wszystkim. Więc mogę tylko operować na takich rzeczach, które mogę wykopać ręką, a ręką póki co wykopać mogę niewiele. No i nawet tu się nie dostanę na górę, muszę iść jakimiś okrężnymi drogami, bo się nie podkopię tu nigdzie. Oj widzowie, ciężko jest. Dobra, przejdźmy tędy. Czy ja mogę zrobić coś na przykład z kur, czy coś tego typu? Sprawdźmy, czy... Ja chciałbym pióra, dajcie mi pióra. Mamy 4 pióra. Dobra, z piór nic nie zrobimy. Czy ze skóry coś zrobimy? Sprawdźmy, czy skóry są tutaj jakoś... Dobra, gdyby nie ten miecz, to totalnie nie miałbym szans na to, żeby tutaj jakkolwiek z tymi krowami walczyć. A tak, mamy jakiekolwiek szanse, czy z mięsa coś się robi? Naprawdę. Ej, to jest tak ciężkie, przysięgam. Nie spodziewałem się, że tak ciężko będzie znaleźć te craftingi do tych rzeczy wszystkich, no ale... No dobra, tu są kozy, z kozami nie chcę walczyć na razie, chcę zobaczyć na razie to drewno, czy z niego coś wypadnie innego. Ja liczę najbardziej, kurczę, na jakieś minerały, no ale crafting też by się przydał, nie no naprawdę. Czy ja z tego coś mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić z takich schodków. Ja nie mogę, dobra, to jest przecież jakaś tragedia. Nic nie mogę, totalnie, nie mam nic. Ej, ja szczerze? To nie wiem z czego ja mam tu cokolwiek zrobić. Zabiłem sobie tą kozę i z niej też nic nie wylatuje. To jest tragedia. Dobra, mamy krowy, więc sprawdźmy, czy ze skór coś wypada. Ale wydaje mi się, że też nie. Wydaje mi się, że jesteśmy oskamowani w tym momencie w Minecrafcie i tak naprawdę są losowe craftingi, ale nie da się w ogóle nic craftować, więc troszkę XD, nie? Bo totalnie nic nie zrobię w tym odcinku. Chyba, że jeszcze sprawdźmy też śnieżki. Może ze śnieżek coś się da zrobić. Sprawdźmy to. Tu nic. Szkło! Świetnie! Świetnie! Super, wręcz bym powiedział. Aż zrobię se szkło. I sprawdźmy, czy ze szkła się coś robi. Oczywiście, że nie. Nie wiem, widzowie. Nie wiem. Troszkę jestem zawiedziony. Nie będę ukrywał, troszkę jestem zawiedziony. Z tego powodu, że liczyłem na to, że jakikolwiek tutaj ludzik zdobędziemy. A wychodzi na to, że nie jesteśmy w stanie zdobyć totalnie nic. Naprawdę. Jest tragedia. W ogóle się moby nie respią. Też jest chyba difficulty inne. Dajmy sobie easy. Niech się moby respią, bo to też dostaniemy jakieś nici inne takie, więc warto by było. Chodź tutaj, akurat się pająk mi zrespił, o to mi chodziło właśnie. Ej, co jest? Chłopie, myślę, że mnie nie może uderzyć. Dobra, i z nici, czy coś się robi? Nic! Nic się nie robi z nici, nic totalnie. Dobra, sprawdźmy kwiatki, to nie wiem, ja już tracę nadzieję na jakiekolwiek tutaj fajne narzędzia, jakikolwiek fajny lucik, czy coś tego typu. Sprawdźmy jeszcze też mięso zgniłe. Oczywiście, że nic. Widzowie, ja się już nawet nie spodziewałem, że cokolwiek tutaj skraftujemy. Szczerze, wydaje mi się, że nic nie skraftujemy. Szczerze, to już się pożegnałem z jakimikolwiek... Oooo! Wow! A czy z tego mogę coś zrobić? Nie. Ej, dobra! Tu się zaczyna jakoś, kurczę, rozkręcać to. Płytka naciskowa, czernitowa, ale to nie potrzebujemy płytek naciskowych, czernitowych, więc dziękuję bardzo, ale okej, już poszło to gdzieś jakoś do przodu bardziej. Dostaliśmy jakiś tutaj, kurczę, powiem wam, hełmik, no ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, co my byśmy chcieli tutaj mieć, a czego nie możemy mieć, bo chcemy mieć wszystko, a nie możemy mieć nic. Ale jeszcze zabijemy sobie szkieleta, może z niego coś wypadnie. Wypadły strzały, czy ze strzał coś będzie można skraftować, zaraz się przekonamy, tylko jeszcze tego pokonam. Ze strzału nic nie można zrobić, totalnie nie... O! Dobra, dzięki mordo. Zawsze chciałem, żebyś mi tak wybuchnął chamsko. Dobra, sadzonek. Nic. Nic totalnie się nie da zrobić. Z kości. Też nic się nie da, ale chociaż sprawdzę jeszcze, czy z tego się coś da zrobić. Dobra, nic się nie da zrobić, zostaw mnie, daj mi spokój. Ja chcę tu po prostu zdobyć jakieś narzędzia, a nie jest mi to dane. Nie jest mi to dane totalnie się tutaj rozwinąć. Ja mam w ogóle łóżko, mogę się przespać, więc tak zróbmy też. Tylko muszę pójść w jakieś miejsce, gdzie nie będzie mobów, czyli takiego chyba nie ma. O, udało nam się położyć do łóżka, mimo tego, że są moby, widzowie. To jest sukces, ale weźmy sobie to łóżko, bo może nam się jeszcze nieraz przydać w tej rozgrywce. I teraz tak, czy ja tutaj znajdę coś, co umożliwi mi jakieś zebranie jeszcze innych itemów? Byłoby miło, może jakiegoś gunpowdera sobie ogarniemy, czy coś tego typu. Okej, mamy tutaj. Dobra, bardzo fajnie, zaraz zginę w ogóle i będzie już w ogóle beka. Dobra, ogarnimy sobie mięso. Ała! No nie! Wow. Na farcie, na styk, widzowie. Na styk to było, ja nawet nie mam czym upiec tych mięs, bo przecież ja nie mogę... O, mam chleb przecież, dobra, mogłem mieć chleb, nieważne. Dobra, weźmy to, czy z tego coś można skraftować? Oczywiście, że nie. No nie! O kurde, ale mamy farta.
Dobra, z tego się nie da nic na pewno skraftować. Ej, dobra, ja tak na styk żyję na krawędzi, że tak to ujmę. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze, ja chciałbym jakieś zdobyć na... Nie. Wow. Znowu na farcie. Weźmy to, chociaż ja z tego nic nie mogę zrobić chyba, no ale weźmy, czemu nie. Teraz tak, to jest to. Czyli totalnie nic nie mogę zrobić, okej. No i bardzo fajnie. Widzowie, to jest chyba jakiś żart. Naprawdę, no będę jeszcze szukał, ale... Ale szczerze, wydaje mi się, że nic nie zdobędziemy. Tak, takie mam przeczucie. No jeszcze sprawdzę sobie to drzewo. Może akurat z tego drzewa coś będzie, ale szczerze wątpię. No, tory, oczywiście, kurde. Ja nie wiem, dobra, widzowie, jeszcze jeden crafting odkryję. Jeżeli ten jeden crafting ostatni, który odkryję, nic nam nie da, to ja się poddaję, widzowie. To uznaję, że to jest bardzo słabe. Słaby jest ta modyfikacja i że nie ma sensu. Czy ja z tego dostanę bez używania narzędzi jakikolwiek, kurczę, grzyb? Czy ja dostanę z tego jakikolwiek, kurde, grzyb? Dajcie mi grzyba. No nie, nie chce mi zostać dany grzyb. Czy łopatą? No nie, dlaczego nie chce mi zostać dany grzyb? Dajcie mi grzyba! Nie no, o, dostałem grzyba! Dobra, z tego się nic nie da zrobić. Wywalmy grzyba, wolę mieć łóżko. Teraz tak, zjedzmy sobie to. I teraz tak, czy jest tutaj coś dookoła, czego jeszcze nie odkryłem? A co by mogło mi dać jakiś crafting? Proszę, dajcie mi jakiś crafting. Jaki tu mógłby być crafting? Czego jeszcze nie użyłem do craftingu? Ej, naprawdę, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czego jeszcze nie użyłem do craftingu. Z takich rzeczy, które mógłbym użyć, z takiego, wiecie, które są ogólnodostępne. Obsydian. No ale obsydian nic nie robi. No to nie wiem, w sumie, szczerze mówiąc. Ej, naprawdę, jest mi smutno. Chciałem fajnie pograć. Chciałem randomowe craftingi, wiecie. Fajny i jest ogólnie pokczamp, nie? A ogólnie to się nie da. Więc jest mi smutno, zdecydowanie. Dobra, proszę, jeszcze jeden crafting chcę odkryć, tylko dajcie mi jakiś... Nie wiem, nie ma żadnych bloków, już naprawdę nie ma żadnych bloków. Tu zeskoczę? Dobra, doskoczyłem. I teraz tak, czy ten kwiatek sprawdzałem? Chyba go nie sprawdzałem, możemy go sprawdzić. Czy on coś zmienia? Aha, myślałem, że znikł, widzowie, i mnie robi... Wow, co się tu wydarzyło w tym momencie? Wyrzucam ten... Mamy siekierę z złotą, co jest grane? Dobra, ten kwiatek był pokczampowy totalnie. Ej, dobra, ale nam się trafiło teraz. Czy ja mogę teraz w tym momencie na przykład rybę zdobyć? Ja i zobaczmy, co z ryby nam wypadnie. Wyrzućmy to. Gdzie jest ryba? Ej, tu jest. Czemu utonęła? Dobra, i teraz tak, czy ja z ryby coś mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. No i już znowu pod górkę, widzowie. A już było tak blisko. Już było tak blisko. Dobra, sprawdźmy to jeszcze, bo tego nie sprawdzałem. W sumie nie wiedziałem, że mam to w ekwipunku, ale z tego się nic nie da zrobić. Dobra, zostawiam to. Nie chcę takich rzeczy w takim razie. Dobra, odkryliśmy ten jeden crafting, bo był nawet całkiem spoko, więc w sumie nie powinienem kończyć odcinka, bo powiedziałem, że jak znajdę spoko crafting, to zostanę, ale dobra. Widzowie, ostateczny crafting, ostateczny końcowy crafting, nieważne co to będzie, nawet jakby to były diamenty. Końcowy crafting, znaczy jakby to były diamenty, to byłby super moment na zakończenie, ale sprawdźmy w takim razie to. Czy to jest dobry crafting, czy coś z tego da się skraftować, coś przydatnego, coś, że tak to ujmę, pokczampowego. Uwaga. Nic. Okej, okay, czyli totalnie nie jest nam dane w ogóle mieć jakikolwiek crafting fajny. Znowu są świnie. Znowu jest syf. Czy może wełna? A wełnę już sprawdzałem chyba. No, wełnę sprawdzałem. Czyli z wełny też nic się nie da zrobić. Czyli ogólnie, czyli to jest ten moment... Tak? To jest ten moment, w którym może mi być przykro? Tak, okej, dobra, to jest ten moment właśnie. No to super. Dobra, widzowie, udało mi się zdobyć jakiekolwiek itemy, niestety nie jestem jakoś mega wykokszony, w sumie to mam takie dosyć średnie itemy, no ale to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, trzymajcie się, pozdro, pa pa!